Witam w kolejnym teściku na moim kanale, nawet w sumie na naszym. I są to petardy Nitrate od Zeny, których mamy 20 sztuk w paczce, kosztują niecałe 20 zł, około 16 za paczkę, które dostałem od sklepu Piropolska, serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Oczywiście certyfikacik CE, są to belgijskie petardy, a przynajmniej belgijskiego importera. I zobaczymy, co nam dzisiaj pokażą, bo mają aż podobno 4 gramy prochu na sztukę, więc myślę, że może być naprawdę ciekawie. Może zobaczymy, jak wyglądają w środku. Tak, przed chwilą przetestowaliśmy petardy, które miały 2 gramy i już one nas bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyły, więc mamy wygórowane oczekiwania. Zobaczmy, po tych petardach. Zobaczmy, jaki korpus może, fajnie wykonane tutaj na pewno. No. Nie za gruby, ale pozory mylą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zaczynamy od testu luźno położonej petardy na ziemi. Tak sam ląd jak w petardach tych takich innych od Zeny, więc słabo dosyć się pali, ale ładna flara. Nie wiem jak ty, ale ja się boję. Bez dużej różnicy. Podobne, ale myślę, że tutaj ten nek, te 2 gramy kolejne poszły przede wszystkim na flarę. No. Woda, ale od razu w rurze, że raczej nie mają dużej szans na wybuch, bo... Tutaj się jak pali. Troszkę lepiej. O, pali się. Dobra. Pali się. Jest. Wow. No, pod wodą to walnęło lepiej niż bez wody normalnie. Wow, bardzo ładnie. Żeby nie było o tej porze roku, tutaj już ryby nie pływają, bo są za małe w tej rzece, żeby mogły pływać. Wszystko sprawdziliśmy jeszcze przed nagrywaniem. Dokładnie, wszystko było dokładnie sprawdzone, żeby nie było problemu. Idziemy na garnek. Teraz test pod garnkiem. Tutaj może się nam bardziej okaże, czy są lepsze, czy gorsze od... Nie, jest. Flarka. Troszkę lepsze. Odrobinkę lepsze. Ale niewiele, ale lepsze. No i test w piasku. Zobaczymy, co pokażę. Jak na razie całkiem spoko, jak za tą cenę. Ładna flarka. Pięknie rozsypujący się piasek we wszystkie strony. I krater jest odrobinę większy. No, tak, minimalnie. Głębszy. I głębszy na pewno. Więc faktycznie te petardy są trochę mocne, ale na pewno nie o 2 gramy więcej mają prochu. Tylko po prostu tam cała ta flara w tych petardach też swoje neku troszkę zabiera. No i ostatni teścik, czyli rzut na odległość. Olimpijski. Czekaj. Zapali się. Czujemy się. No mówię. Miałeś rację. Ale poleciała? Nie, bo się... Znowu mi nie wyszło. Nie wypał. Nie wypał. Czyli te petardy nie lubią być mocno uderzane. O nie! Jednak się pali. Ale ładna flara. Bardzo mocno. Chociaż niet jest to, nie wiem. Tu jest inne echo troszkę. Podobnie do niet jest. Bardzo podobnie. No i tak, mamy podsumowanie naszych nitrate'ków. Flara całkiem ładna. Szkoda, że taka nierównomierna, że czasami się popali sekundę ładnie, później przygaśnie, znowu się popali i dopiero wtedy petarda wybucha. Ale ogólnie bezpieczeństwo, długość palenia i w ogóle jest naprawdę na wysokim poziomie. Jakość lądu mogłaby być lepsza, bo naprawdę ciężko on się pali, ciężko się go zapala. I myślę, że rzadko kiedy te petardy będą w wodzie wybuchać. Poza tym no, nie mam żadnych uwag, design jest fajny, mi się podoba taki motyw właśnie błyskawic. Jak na 4 gramy według mnie, to tutaj naprawdę co najmniej połowa, tyle to musi być na flary i tak dalej, bo strzelają jak takie przeciętne 2-gramówki, co jest całkiem przyzwoitą mocą. Garnki nie mają zbyt dużej mocy, co było widać na teście garnku i tak dalej, no ale to też jest plus, bo myślę, że jakoś bardzo mocno w razie wypadku ręki by nie uszkodziły. Ode mnie dostał sobie ocenkę 6 z plusikiem na 10, jak w cenie 16-15 zł, jak możecie dostać na Piropolsce nawet bez kodu rabatowego, bo jest to dobry produkt, ale nie wiem, czy na przykład nie wolałbym postawić na Signalosy od Dextrina, chociaż ich może wkrótce na rynku zabraknąć, więc macie ewentualną alternatywę w podobnej cenie, ale niestety bez tytanu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, czołem, siemanko.